Do Polski jadą szczepionki czterech firm. Tej najwięcej i najbliższe dostawy szczepionek przeciw COVID-19 do Polski. Waldemar Kraska podaje liczby. W najbliższym tygodniu do Polski dotrze około 1 300 000 szczepionek przeciwko COVID-19, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak uściślił, chodzi o 870 tysięcy. Szczepionek firmy Pfizer – 88 tysięcy. Szczepionek firmy AstraZeneca – 120 tysięcy. Szczepionek firmy Johnson & Johnson i 204 tysięcy. Szczepionek firmy Moderna. Wiceszef resortu zdrowia wskazywał, że narodowy program szczepień bardzo przyspiesza. W tygodniu, który się rozpoczyna jutro, pojawi się w Polsce 870 tysięcy. Szczepionek firmy Pfizer – 88 tysięcy. Szczepionek firmy AstraZeneca. W najbliższą środę dotrze 120 tysięcy. Szczepionek firmy Johnson & Johnson, a w piątek 204 tysięcy. Szczepionek firmy Moderna, wyliczał na antenie TVP Info. W sumie w tym tygodniu do Polski dotrze około 1 300 000 szczepionek. Jest to naprawdę duże tempo i duże wyzwanie dla naszej logistyki, abyśmy te szczepionki jak najszybciej wykorzystali, dodał. Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia 2020 rok. Prowadzone są one na razie preparatami firm Pfizer, AstraZeneca i Moderna.